Merry Christmas, everybody. This is a season of joy and a season of giving, and we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Elo, elo, kochani, urywki ze świąt. Drugiego święta my nie mamy, ale w tym roku przypadło, że mamy wolne, ponieważ no, jeden dzień dostajemy wolny. Także zapraszam na relacje. Kids under the Christmas tree. Kochani, my jesteśmy na imprezce, ale nie nagrywam w ogóle nic, bo nie wiem, czy ludzie sobie życzą, także... That's okay. Także życzę wszystkim miłego tygodnia i do zobaczenia. Sir, what you doing? Paweł śpi. Nie opowiadaj bajek. Opowiadasz bajeczki? I'm flexing like in my head. Would that be good? Would that be good, mama? Ale jak chciałeś spać z mamą? To teraz ładnie patrz na okienko, jak te światełka się ruszają, okej? I ładnie śpi. Podziękowaliśmy już. Zmówiliśmy paciorek. Podziękowałeś za prezenty. I koniec już, bo tutaj się odbywają blubry starego Marycha. Gadanie cały czas. Nie rozmawiamy. Śpimy, okej? Powiedz wszystkim dobranoc. Dobranoc. And happy holiday too. O, jak ładnie. I happy holidays, powiedział Pawełek. No to super. Dobranoc. Ja witam się z Wełeczkiem. Słuchajcie, jestem miłośniczką sosu grzybowego, w związku z czym sosu mam tyle praktycznie jak na zupę. Uwielbiam. No i biała fasolka. Każdy robi inaczej. Ja tą fasolkę, wielki jaś, robię tak, że ona prawie że się rozgotowuje, ale jest smaczna, także Nie będę wam tu mlaskać. Zabieram się za mój lunch, bo jest mój dzień pracowniczy, 27. Wy to prawdopodobnie będziecie widzieć 28. Jeszcze odpowiem na parę pytań, bo jedna z was miała kilka pytań, które, no, które są bardzo ciekawe, więc odpowiem wam tutaj dzisiaj na nie. Ale to po lunchu. Tutaj parę pytań w jednym poście, ale dosyć krótkich, także ogarnę je wszystkie teraz. Pierwsze, czy byłam kiedyś w takiej rezydencji jak Carringtonów, albo takiej, wiecie, typowo amerykańskiej? Dobra, dzisiaj się już nic nie malowałam, bo mi się po prostu nie chce po tych świętach. Już dosyć, niech trochę buzia odpocznie, włosy tylko upięte do góry i tyle. Katar, kaszel nadal są, ale odpowiadając na te pytania, te rezydencje, w których byłam, mają po prostu takie wejście bardzo na bogato, ale są, na przykład jedna z nich była bardziej nowoczesna. Znajoma ma, mieszka w domu, który ma 650 metrów kwadratowych, ale on jest budowany, jest wielki na rezydencję, tak budowany, ale w środku, jak się wchodzi, widać tam górę, ale na przykład nie widać tych okrągłych schodów. Te schody są inaczej, jakoś tak bardziej jak w Polsce, jakoś schowane. Także to jest inny styl budowania, ale byłam w takiej rezydencji, to była jedna, gdzie wszystko jest praktycznie naprawdę bardzo duże.
W następnej też byłam, jak odwoziłam, znaczy tylko przy wejściu w sumie w tej drugiej, ale jak odwoziłam właśnie Dawida na 16 urodziny parę miesięcy temu, to dziewczyna, która go zapraszała, to właśnie mieszka w takim wielkim domu, który no jest taką typową rezydencją, że jak się wejdzie, macie wielki korytarz, przedpokój, wielkie okna, no takie robi wrażenie. Jest to trochę w innym stylu, no bo wiadomo, Carringtonowie, to było w latach 80., 90., jak myśmy oglądali w Polsce te filmy, moje roczniki. No a teraz jest to troszeczkę inaczej budowane, ale że tak powiem, jest na bogato. Ja przy okazji podjadam sobie, słuchajcie, snacka. Nie wiem, czy tu widać. Nie widać. Od Judy. To jest prażona kukurydza i solona. Bardzo dobra. Pewno słuchać, jak żuję, więc nie będę do Was mówić z pełną buzią. Przełknę, odpowiem na następne pytania. Nie wiem, czy mnie widać. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, kolejne pytanie było ogólnie, jak, czy oglądamy zimowe filmy. Tak, oglądamy na Disney Plus. Wcześniej mieliśmy Netflixa, teraz jest Disney Plus. I na tym Disney Plus oglądamy na przykład Kevina, oglądaliśmy część pierwsza, część druga. Moje dzieciaki, jak były małe, starsze, oni lubili Polar Express. Była taka bajka Polar Express, także jak się zaczyna ten sezon, taki holidays, to oglądamy, tak? Oglądamy te różne tam bajki, które wyskakują, bajki, filmy świąteczne. Następne pytanie było, czy nie jest to tajemnicą, czy mogę powiedzieć, co robię? Ja to już mówiłam kilka razy, ale rozumiem, że widzowie dochodzą. Jak dochodzą, no to nie wiedzą, co ja robię. Ja mówiłam w kilku moich vlogach, że pracuję 16 lat w banku, jestem windykatorem należności, tak zwany komornik, nieładnie mówiąc. I od komornika to się naprawdę bardzo dużo różni, bo ja fizycznie nie chodzę, nie sprawdzam. W moim dziale są relationship managers. My się zajmujemy klientami i to naprawdę ma na celu po prostu pilnować linii kredytowej, więc to jest bardziej związane z dawaniem kredytów, bo my udzielamy pożyczek na łodzie, na RV, na kampery i udzielane to są podmiotom gospodarczym, które później sprzedają to dalej dla ludności. Więc my jesteśmy ich tak jakby zapleczem, przez nas przechodzą pieniądze, my dajemy te pożyczki, ale naprawdę ja już nie pamiętam, kiedy był jakiś problem, żebyśmy my musieli coś tam ingerować, bo to naprawdę ta windykacja należności bardziej się sprowadza do tego, żeby dbać o relacje z klientami, więc to nie jest taka typowa windykacja. Ja myślę, że w Polsce, bo tu taki sam tytuł, account manager, bo ja wiem, że często Wy zapożyczacie z angielskiego, więc account manager, albo jakby to powiedzieć, no manager kont, może jest dosłowne tłumaczenie na to i to by się po prostu znaczyło, że no podtrzymujemy stosunki między bankiem a naszymi kredytobiorcami. No i ogólnie właśnie relacje z klientem, ale też po prostu pielęgnowanie jego linii kredytowej, jeżeli on chce większą linię kredytową, czy musi założyć tak zwany ILOC, czy musi podwyższyć swoje ubezpieczenie, jeżeli zmienia swoją entity, czyli nie wiem, jak to jest po polsku, zmienia rodzaj na przykład biznesu z jednoosobowej spółki na przykład LLC. Takie rzeczy, takimi rzeczami głównie się
Zajmujemy również zatwierdzaniem orderów, czyli jak coś potrzeba, jakieś ordery, zamówić łodzie, inne rzeczy, trzeba zainwojsować, to znaczy do inwojsów, do bukowania, do księgowania mamy inny oddział, a u nas my jesteśmy od wydawania tej decyzji, czy w ogóle mogę dealerowi takiej pożyczki na następną rzecz udzielić, bo często jest tak, że no, ta linia kredytowa nie wystarcza, czasami są ponad tą linię kredytową, robimy różne wyjątki. Żeby zrobić wyjątek, trzeba opisać całą sytuację, w jakiej kategorii ryzyka jest ten klient, przepatrzeć jego finanse, więc to bardzo trąca również os. Credit manager albo credit associate, czyli... no nie wiem. No, w każdym razie ci, co się zajmują kredytami. No, a my jesteśmy od takich ogólnych, ale to nie są takie ogólne, jak dzwonicie na przykład T-Mobile albo dzwonicie do jakiegoś customer, że tylko Wam powiedzą, ile kosztuje to, ile tamto, sprawdzą Wasze konto, bo u nas to wiele więcej w to wchodzi odpowiedzialności, aniżeli tylko podnoszenie telefonu. Ja w zasadzie telefonów mam bardzo mało, wszystko idzie przez e-maila, wszystko idzie, zależy jak sobie dany dealer życzy. Często ta komunikacja jest, żeby było jakiś ślad po niej, jest przez e-maila, a nie, że ktoś dzwoni o coś się zapytać. O coś, jak ktoś chce się zapytać, to właśnie do takiej typowej linii, którą też mamy, która jest pierwszej tam potrzeby, na przykład na odblokowanie hasła albo coś takiego, bardziej takie techniczne sprawy. A my zajmujemy się budowaniem stosunków między nami a dealerem. Więc mam nadzieję, że account manager, tak się dokładnie nazywa pozycja. No i czy mąż będzie się pojawił we vlogach? Mój mąż ogólnie, dla tych, którzy znają nas troszeczkę dłużej, on raczej nie za bardzo lubi się pokazywać, jeżeli już to gdzieś tam przechodnio. Chłopcy coraz bardziej, bo powiem Wam szczerze, że nawet widziałam inne kanały, które musiały się przebranżowywać, bo dzieciaki praktycznie miały, mamy miały kanały z dzieciakami, które no teraz są już nastolatkami i nie chcą, żeby mama ich pokazywała. Ja nie mam tego problemu, bo ja pokazywałam moich chłopaków, ale nie zawsze. Oni są teraz na tym etapie, jak pewno widzicie, że ich jest nawet coraz mniej, bo gdzieś tam ich koledzy w szkole wiedzą, że ja nagrywam i po prostu oni nie chcą być na vlogach, bo nie chcą, żeby ktoś ich tam, nie wiem, zaczepiał. Pawełek jeszcze tego nie rozumie, więc Pawełek jest z tym ok. I on zresztą lubi się nagrywać, nie ma problemu, ale tak jak mojego męża, tak dzieciaków zdanie szanuję, to był zawsze przede wszystkim mój kanał. Nigdy nie bazowałam na tym, żeby pokazywać Wam Nigerię, a wręcz powiem szczerze, że filmy z Nigerii z tego roku, z końca lutego, nie cieszyły się jakimś wielkim zainteresowaniem, pomimo że James do Was nagrywał. Jeżeli chcecie, wpadnijcie tam, zobaczcie, może ktoś po prostu nawet nie wiedział, że był 2 tygodnie James w Nigerii. W każdym razie no, on był na pogrzebie, ten pogrzeb wyglądał, słuchajcie, jak wesele, zupełnie inna kultura, także bardzo ciekawe rzeczy. Więc powiem Wam szczerze, że jak mój mąż to zobaczył, że on chodzi na moje filmy, może nawet to go bardziej zniechęciło, że po prostu przestał kompletnie jakoś się tam pokazywać, no bo jeżeli poświęca swój czas i nie ma jakiegoś większego zainteresowania, no to czemu miałby cokolwiek robić? To raz, a dwa, to było w zasadzie bardziej tak dla mnie, żebym ja miała co Wam pokazać i chciałam Wam pokazać. No a ten kanał, tak jak mówię, jest przede wszystkim o mnie w sensie pokazuję Wam, jak tu żyję, upadki, wzloty, plusy, minusy, mieszkania za granicą, rodzinę mieszaną Wam pokazuję, dzieciaki, jak mówią po polsku, jak lecimy do Polski, czy tam do Nigerii, czy gdziekolwiek. Także ja się nawet cieszę, że ja nie muszę bazować na nikim innym, tylko większość widzów ogląda mnie dla mnie. A jak się pojawią chłopaki czasami, albo mój mąż, no to jakiś bonus tam jest w każdym razie. No i tyle. No, więc
Chyba ogarnęłam wszystkie pytania, zaraz zerknę jeszcze raz. Tu mijamy dom dla osób starszych, te apartamenty i domki, które Wam kiedyś o nich mówiłam. Tutaj nagrałam, bo takie piękne niebo nad osiedlem. Tutaj jest kościół, taki bardzo, bardzo duży, ma parę tysięcy wyznawców wiernych. To jest chrześcijański, ale bez denominacji. Jedziemy na odczulanie. Kolejne zawsze mają chłopaki po 3 zastrzyki. Yeah, you didn't know that? Yeah. I'm gonna party. Yeah, apple pie. Yeah. We got apple pie. We got apple pie. We got apple pie. Hola, mundo. Koledzy na sleepover przyszli. Proszę pana, co pan robi? Ja jestem tutaj na zabiegowym, to znaczy w jakimś spa, proszę państwa. W jakimś spa jestem, a spa jest tak tam ochlapane, nie wiem czy to widzicie. Bo za mało mieliśmy wody i włączyłam bicze. No i niestety, ale wszystko się pochlapało, trzeba to wszystko tutaj poczyścić. No, a ja sobie siedzę i tak muszę już piżamę inną ubrać, bo mam tak mi mył nogi, że powyżej kolan, że mi się wszystko zalało. Babajaga, uśmiechnij się ładnie. Powiedz dobranoc wszystkim. Dobranoc. O, super. Din, din, din. No do góry? Tak? Okej. Dobrze, dziękuję proszę pana. Wtorek wieczorem ja składam vloga dla Was, żeby było już na środę i do następnego. Bye!